Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na nowy filmik o moim Happy Plannerze. Jest to Happy Planner w wersji dziennej. Było kilka pytań o niego, więc w końcu postanowiłam zrobić ten filmik, żeby ułatwić wam decyzję, czy kupić, czy nie. Na początku mamy spis treści, później historię autorek i Happy Plannera, później mamy ich social media, mapę celów i świetny cytat, jeśli nie teraz, to kiedy. Podsumowanie 2015 roku i bardzo fajne pytania na ten temat. Kolejny cytat. Wartości, jakie wyznajemy, możemy się wspomóc ściągą po lewej stronie. Bardzo przydatna rzecz. Co nam daje szczęście? Cele na 2016 rok. Bardzo fajnie graficznie przedstawione. Tutaj jest w formie tabelek. Na następnej stronie jest w formie słoneczka. I też bardzo fajnie przedstawione. 100 rzeczy do zrobienia, jeszcze swoich 100 rzeczy nie wybrałam, bo jest trochę tego dużo. Idealny dzień, tego też nie wypełniłam jeszcze. Plan idealny, tego też nie wypełniłam. Priorytety, codzienne rytuały, tego też nie wypełniłam. Działanie, plan dnia i skrótowy kalendarz na 2016 i 2017 rok. I na początku każdej strony jest 30-dniowe wyzwanie, gdzie wyznaczamy sobie jakiś cel i przez 3 dni zaznaczamy, czy spełniliśmy ten cel, czy nie. Mamy też rozpisany, jak wygląda nasz budżet na dany miesiąc, skrótowy kalendarz na dany miesiąc, gdzie wpisujemy sobie przykładowo, kiedy dodać filmik, albo co mamy do zrobienia w danym dniu, żeby wszystko było tak bardziej skupione i żeby było widać to na jeden raz. Ja sobie zaznaczałam kolorami, żeby rozróżniać kiedy, co i jak. I po każdym miesiącu są różne plany na nowy miesiąc i różne takie jakby inspiracje. Kolejne 30-dniowe wyzwanie przed nowym miesiącem. Na każdej stronie mamy napisane priorytety, harmonogram, lista spraw do zrobienia, ile wody wypiliśmy, za co jesteśmy wdzięczni w danym dniu, więc dużo wypełniania. Przy zakupie dostajemy od razu mnóstwo karteczek, które później można sobie wstawić w ramkę i też bardzo ładnie wyglądają i świetnie motywują. Dni pracujące są pojedynczo, a sobota i niedziela są na jednej stronie. Kolejny miesiąc i kolejna inspiracja. I tutaj pokazuję wam moje naklejki, które mam do Happy Plannera. Mamy też w każdym miesiącu pozaznaczone jakieś specjalne dni, w których na przykład jest dzień uśmiechu lub dzień uprzejmości, dzień radości. Mamy też 3 zakładki, dzięki którym nie pomylimy, na której stronie aktualnie jesteśmy Happy Plannera. I podsumowując, Happy Planner jest bardzo, bardzo fajny. Jest dużo miejsca do pisania, jest kolorowy, jest dużo rzeczy do wypełnienia, które nas inspirują, pomagają nam tworzyć plan swojego dnia, pomagają nam utworzyć nawyki. I wadami jest to, że on jest ciężki, przynajmniej ta edycja dzienna. I drugą wadą jest cena, no ale za jakość też się płaci, prawda? I tak, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnego filmiku i do następnego razu. Pa, pa! To wychodzi 10 zł za miesiąc. Nie tak źle chyba. Na pewno do niego wrócę. Nadawał się świetnie pod makijaż, używałam go i na dzień, i na noc, więc żadnych problemów.